Dzień dobry, witam się z Wami kolejnego dnia. Idę właśnie po Olivera do szkoły, ale mam z sobą małego przyjaciela. Może nie takiego małego, to jest Ru. Ru jest psem Kylie i kiedyś została znaleziona na stacji benzynowej w bardzo złym stanie i od tamtej pory Kylie się nią opiekuje, a ja mam okazję się nią zajmować kilka razy w tygodniu, żeby pomóc. U Kylie jest akurat remont. Do tego ma dwójkę małych dzieci, więc no też ma niełatwo z tymi wszystkimi budowlańcami kręcącymi się po domu. No i z racji tego, że frontowe drzwi są otwarte, no to Ru zaczęła uciekać, więc ja zaproponowałam, że wezmę ją do siebie. I idziemy teraz odebrać Olivera ze szkoły, a Martin akurat idzie przed nami i zabiera Elę do sklepu na zakupy szybkie. A później chyba wybierzemy się jeszcze z Kylie i z jej dziećmi wszyscy razem na farmę, na spacer, więc może uda mi się coś nagrać i Wam pokażę. Ładna pogoda, jest bardzo ciepło, mimo to, że nie świeci słońce, ale nie pada deszcz, więc jest fajnie. Ru, this way, come on. No i idziemy odebrać Olivera. O to, że bardzo mi się to drzewo podoba, a tam leży jakiś facet. Dziwne, nie wiemy teraz co zrobić. Się zastanawiamy, czy on się w ogóle dobrze czuje. Czy może sobie odpoczywa po prostu po ciężkiej pracy. Trudno powiedzieć. Teraz jesteśmy przy mojej toaletce i jak na razie nie mam Wam zbyt wiele do pokazania. Bo oprócz bałaganu jest tam mnóstwo kosmetyków, pewnie o połowie już zapomniałam w ogóle, co tam jest. Ale na szczęście przyszedł taki czas dla mnie, gdzie moje dzieci przestały się interesować tym, co mam w swoich kosmetykach i w swoich szufladach. No i przede wszystkim tutaj w toaletce, która przez naprawdę długi czas stała pusta. No bo wiedziałam, że cokolwiek tam będzie, to z niej zniknie. Nawet kilka błędów popełniłam. Straciłam w ten sposób paletkę Charlotte Tilbury, jedne perfumy, coś tam jeszcze innego. No już mniejsza z tym, nawet nie chcę tego pamiętać ani wspominać. Tak czy inaczej, ja dzisiaj biorę się za porządek. Mam tutaj dwie szuflady.
One były wcześniej z takimi klipsami, nie wiem, ja je chyba teraz wywaliłam, te klipsy, zapięcia. O, tu mam jeden, sorry. Akurat odpadł. One były przyklejane na klej i na zasadzie tutaj takiego odpinania odchodziło to od szuflady i wtedy mogłam sobie wyciągać i chować tam, co chcę. Zazwyczaj się śpieszę z rana i wiecie co, robi się tam taki bałagan, po prostu wszystko wrzucam do środka i zamykam. I teraz już mam taką trudność, żeby znaleźć jakikolwiek kosmetyk rano, więc stwierdziłam, że okej, przyszła pora, posprzątamy razem. A później Wam pokażę, co tam jest. Ale mam ze sobą kilka tutaj przydatnych mi rzeczy. Będę myła Zoflorą, akurat w tym zapachu, to jest Summer Breeze. To jest skoncentrowany płyn do dezynfekcji. I tu już mam rozrobioną jego część, jedną nakrętkę na 400 ml i tym będę dzisiaj sprzątała. Do tego mam ręczniki papierowe i Magic Sponge, która też może mi się przydać. Więc ja już nie będę przedłużać, biorę się za sprzątanie, zanim zmienię naprawdę zdanie, bo nie mam za bardzo ochoty. No ale trzeba to zrobić, więc ja zapraszam do oglądania. Sprzątamy razem, a później Wam pokażę pokrótce, co jest w mojej toalecie.
Okej, ja już skończyłam sprzątać wreszcie. Pokrótce Wam pokażę, co tam jest i może nie co tam jest dokładnie, bo zajęłoby to naprawdę długo, a jest dosyć sporo tych kosmetyków. Po prostu Wam pokażę, jak to poukładałam. Gdyby Was zastanawiało to różowe światło, to od moich roślin, które się właśnie doświetlają. Okej, pierwsza szuflada, ta główna. Jak widzicie, ona się nie wysuwa do końca, więc jest tam miejsce z tyłu, żeby jeszcze coś pochować, ale nie chciałam za bardzo tam pchać takich rzeczy, które będę musiała używać na bieżąco. Więc tak, tutaj w koszyczku mam jakieś tam lakiery do paznokci, maseczki przygotowane na najbliższe zużycia. Tutaj patyczki bambusowe i waciki. Tutaj z tyłu mam zapas rzęs i klej. Tu mam jeszcze zapasowe gąbeczki. Tutaj są wszystkie produkty takie do rzęs i brwi, i do oczu. Tutaj jest jeszcze taka kredka do rozświetlenia. Tutaj mam wszystkie kremy, esencje, nie wiem co tu jeszcze jest, eliksir, no naprawdę mnóstwo tego jest. Tu jest maska, którą bardzo lubię, ale mówiłam, nie będę opowiadać. Dobra, tu są kremy. Tu są wszystkie malowidła, na zasadzie wszystkie paletki, może nie wszystkie, tylko część, te, które używam. Reszta jest tam jeszcze gdzie indziej, też tam muszę posprzątać, nieważne, innym razem. Tutaj mam kremy, fajne płatki z witaminą C, z Niben Fab polecam, szampon suchy i to tyle. Teraz w tej szufladzie zostawiłam sobie tak, tutaj są korektory i rozświetlacze. Tam z tyłu są moje pomadki z Chanelki i ta ostatnia z Sephory. Tutaj mam wszystkie swoje BB kremy. Z Sephory, krem pod oczy, tutaj są wszystkie takie rzeczy do ust, kredki, balsam do ust, pomparówka, a tutaj mam wszystkie tusze i takie rzeczy właśnie do rzęs. Tutaj jeszcze sobie zostawiłam setting spray, kremy do rąk, jakieś toniki, które mi pozostawały, niedługo trafią do Denka, maska, którą muszę zużyć, też trafi do Denka. No jest tu naprawdę wszystko, czego potrzebuję, jak widzicie, ale jest dużo lepiej zorganizowane. A w ostatniej szufladzie zostawiłam sobie samą elektronikę i tam jest suszarka, moja prostownica, ładowarki do aparatu, do telefonu i do laptopa. No i tyle. Słuchajcie, to już wszystko, co miałam Wam dzisiaj do pokazania. Pokazałam Wam, jak sprzątam w swojej toaletce, pokazałam Wam też, jakie tam kosmetyki się znajdują, może niedosłownie i niewyszczególnione, każdy po kolei, ale gdybyście chcieli taki film, to zostawcie proszę łapkę w górę i napiszcie w komentarzu. Być może wtedy taki film w najbliższej przyszłości nagram i wtedy będziecie mogli zobaczyć, jakich kosmetyków używam i co tam się dokładnie znalazło. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne filmy. Dzięki, pa!